Hej, miłośnicy historii! Witamy ponownie na naszym kanale. Dziś mamy naprawdę oszałamiający fakt historyczny, który jest tak szalony, że prawie trudno w to uwierzyć. Zatem usiądź wygodnie, zrelaksuj się i przygotuj się na niesamowitą zabawę. W porządku, przejdźmy od razu do rzeczy. Czy słyszałeś kiedyś o manuskrypcie Wojnicza? Nie? Cóż, czeka cię niespodzianka. Rękopis Wojnicza to jedna z najbardziej zagadkowych i nierozwiązanych tajemnic w świecie artefaktów historycznych. Ta 15-wieczna książka została napisana nieznanym pismem i wypełniona dziwacznymi, nieziemskimi ilustracjami. Tym, co sprawia, że ten rękopis jest tak zadziwiający, jest fakt, że do dziś nikt nie był w stanie odszyfrować tekstu. Próbowali tego lingwiści, historycy i kryptografowie, ale pozostaje to nierozwiązaną zagadką. To jak kamień z Rosetty tajemniczego i nieznanego. Uczeni spekulują nawet, że może to być mistyfikacja, ale szeroko zakrojona analiza naukowa potwierdziła wiek rękopisu, wykluczając współczesne fałszerstwo. Równie zagadkowe są ilustracje w rękopisie. Przedstawiają dziwne rośliny, nieznane ciała niebieskie, a nawet dziwaczne rytuały kąpielowe. To jak przewodnik kosmity po Ziemi. Co więcej, autor jest nieznany, a przeznaczenie rękopisu pozostaje całkowitą zagadką. Niektórzy przypuszczają, że jest to tajny przewodnik alchemiczny lub ziołowy, inni zaś uważają, że może to być dzieło czystej fantazji. Rękopis Wojnicza od wieków stanowi kuszącą zagadkę i nadal fascynuje badaczy, naukowców i entuzjastów historii na całym świecie. To jeden z tych faktów historycznych, który sprawia, że wszyscy się zastanawiamy, jakie tajemnice kryje w sobie. I oto mamy szalony fakt historyczny dotyczący manuskryptu Wojnicza. Prawdziwa zagadka historyczna, która do dziś pozostaje nierozwiązana. Jeśli podobał Ci się ten film, nie zapomnij go polubić i zasubskrybować, aby poznać więcej oszałamiających faktów historycznych i tajemnic. Dziękujemy za dołączenie. Jak zawsze bądźcie ciekawi i odkrywajcie niesamowity świat historii. Do zobaczenia w następnym filmie.